Okoliczności, w których Paweł Sokołowski został poproszony o zakończenie swojej pracy w Świdnickim Ośrodku Kultury, były niejasne do samego końca. Mówiono dużo i często, jednak nigdy konkretnie. Dyrektor SIOKU Witold Tomkiewicz nie podał nigdy oficjalnego powodu wręczenia wypowiedzenia panu Pawłowi. Pojawiały się pogłoski, że mogło chodzić o jedną z wystaw, jakie Sokołowski organizował w Galerii Fotografii. Wystawa Magdaleny Krajewskiej wzbudziła niemałe emocje, wywołała głębokie poruszenie ze względu na otwartość, perwersję i kolokwializm przekazu artystycznego. Paweł Sokołowski zdradził nam, jak doszło do powrotu do Świdnickiej Galerii Fotografii. Tak naprawdę myślę, że złożyło się kilka czynników na to, że mam przyjemność dalej prowadzić Galerię Fotografii. Najważniejsze chyba jest to, że włodarze tego miasta, że politycy, którzy rządzą Świdnicą, są w stanie jakby rozważyć jeszcze raz swoje decyzje i jeżeli dojdą do wniosku, że niekoniecznie one są słuszne, wycofać się ze swoich jakby postanowień. Uważam to za bardzo fajną sytuację, bardzo dobrze świadczącą o ludziach. Na pewno po całej sprawie jakiś niesmak pozostał. Czy to zniechęci pana do dalszej pracy, czy może jednak bardziej zmobilizuje? No szczerze powiedziawszy, jakby to ta cała sytuacja nie zostawiła mnie zupełnie bez emocji, a faktem jest, że przeżyłem tą sytuację w jakiś sposób emocjonalnie, ale cieszę się z tego, że mogę tutaj dalej pracować. Mam nadzieję, że to będzie dobre również dla samego miasta, dla Świdnicy i dla sztuki, którą tutaj pokazujemy. Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek spotkał się z Pawłem Sokołowskim, aby porozmawiać o tym zdarzeniu. Pan prezydent jakby wiedział o całej sprawie, znał szczegóły i istotę problemu i zareagował w ten sposób, że znaczy jakby obiecał, że ta sprawa zostanie jeszcze raz rozpatrzona, że on jakby bezpośrednio zajmie się tą kwestią i faktycznie tak było. Sprawa zwolnienia trafiła również do sądu pracy. Pozew złożony przez Pawła Sokołowskiego ostatecznie został przez niego wycofany. Jeszcze przed spotkaniem z panem prezydentem złożyłem również pozew do sądu pracy, ponieważ od samego początku nie zgadzałem się jakby z tą decyzją i faktycznie ta sprawa miała być rozprawa, miało być spotkanie w sądzie, ale w związku z tym, że sytuacja poukładała się w taki, a nie inny sposób, to wycofałem jakby ten pozew, nie widząc jakby potrzeby rozpatrywania w tejże instytucji. Paweł Sokołowski wrócił, a wraz z nim projekt Young Professionals, który był zaplanowany na wiele miesięcy i miał za zadanie wypromować Świdnicką Galerię. To akurat udało się osiągnąć. W świecie artystów i nie tylko zrobiło się głośno na ten temat. W myśl zasady, nieważne co o nas mówią, ważne, żeby mówili.